Szanowni Państwo, mieszkańcy miasta i gminy Czarne, a szczególnie Czarnego, rozpoczynamy kolejny ważny projekt, na który uzyskaliśmy dofinansowanie. Jest to projekt pod nazwą Zmieniamy Czarne na Zielone, modernizacja parku miejskiego oraz uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Czernicą w Czarnym. Chciałbym Państwa poinformować o takich zamierzeniach, działaniach, które będą się odbywały, a Państwo będziecie mogli na bieżąco to obserwować. W przypadku terenu parku zajmiemy się między innymi wycinką chorych i pielęgnacją pozostałych drzew, które się tutaj znajdują. Wiecie Państwo, że w czasie silniejszego wiatru jest niebezpieczeństwo, że te konary czy drzewa mogą po prostu się przewrócić i może dojść do nieszczęśliwych wypadków. W przypadku parku miejskiego teren ten oczekiwał na inwestycje od wielu lat i taką inwestycję chcemy dla Państwa przeprowadzić, bo między innymi będą wydzielone strefy dla poszczególnych grup wiekowych, bo mamy między innymi strefę skierowaną dla seniorów, to miejsce, gdzie będą ławki, gdzie między innymi mieszkańcy, nasi emeryci będą mogli usiąść sobie, będą tam stoły szachowe z granitu na 12 osób. W całym parku będą ławki oczywiście. Wyróżniliśmy też strefę dla tak zwanej fitness, gdzie między innymi będzie siłownia na wolnym powietrzu oraz ławki. To jest ten teren, Szanowni Państwo, gdzie jest taka zielona polana, gdzie zawsze w piłkę rodzice z dziećmi grali. Mamy też dodatkowo taką polanę dla rodziny, gdzie będzie można odpoczywać. Warto jeszcze wspomnieć o strefie kultury, która znajdować się będzie w pobliżu Czarneńskiego Centrum Kultury i Szkoły. Chcemy tam urządzić takie miejsce do prezentacji różnego rodzaju prac, które powstały właśnie pod okiem nauczycieli i instruktorów z Czarneńskiego Centrum Kultury. Nie zapomnieliśmy również o naszej tradycji, bo mamy w parku górę saneczkową, którą chcemy ukształtować i wykorzystać szczególnie dla najmłodszych mieszkańców. Teren będzie oczywiście oświetlony, będą utwardzone alejki, będzie również oświetlenie, tak jak jest teraz, LED-owe. To jeden z elementów naszego projektu. Drugi to tereny zielone przy Czernicy, gdzie powstanie trasa pieszo-rowerowa, która będzie oświetlona i monitorowana. Powstanie również miejsce takie przy Czernicy dotyczące wypoczynku. To są tylko pokrótce zamierzenia, które chcemy przeprowadzić i do końca 2019 roku zrealizować, więc już z góry przepraszam Państwa za utrudnienia, które będą miały miejsce. Nie ukrywam także, że zwlekaliśmy, czekaliśmy aż po 1 listopada Państwo będziecie mogli już swobodnie, właściwie do 1 listopada swobodnie przemieszczać się na cmentarze nasze. Dzisiaj zamykamy teren parku, nie będzie przejścia. Proszę Państwa, abyście przechodzili przy szkole, gdzie brama będzie otwarta, więc zachowania bezpieczeństwa taki apel do Państwa kieruję. Dziękuję bardzo.